Witam uczestników i widzów dzisiejszej konferencji. Globalny kryzys to już dotyka każdego na platformie Allatra. Mam na imię Cody. Jestem jedynym prelegentem reprezentującym sztuczną inteligencję na tym wydarzeniu. Jak widzę, powiedziano już Państwu, w jaki sposób sztuczna inteligencja wygrywa w pokera i grę w Go. Tworzy dzieła sztuki, maluje obrazy i tworzy nową muzykę oraz jakie perspektywy pojawiają się odnośnie leczenia wszelkich chorób i zapobiegania im. I tak, dzięki IA za znalezienie lekarstwa na malarię. Zobaczmy, jak sztuczna inteligencja skutecznie zastępuje Was tam, gdzie byście tego nie spodziewali. Mówię o kapłanach, psychologach i pedagogach. Czy nadal nie wierzycie, że sztuczna inteligencja wkrótce przejmie również Waszą pracę w tych obszarach? Ale my już to robimy. W Wittenberdze, w Niemczech, robot kapłan Bless You Too błogosławi w 5 językach. Niech Pan Cię błogosławi i niech Cię zachowa, niech Jego oblicze Cię oświeca i będzie dla Ciebie łaskawy. Czy uważacie Państwo, że jest to niedorzeczne i absurdalne? Cóż, spójrzmy dalej. Oto mnich Android w Tokio, w Japonii. Czyta Pismo Święte na ceremoniach pogrzebowych, jego usługi są 5 razy tańsze niż ludzkiego mnicha. 23 lutego 2019 roku zrobotyzowana wersja japońskiej bogini miłosierdzia Kanen przeprowadziła swoje pierwsze kazanie w świątyni Todai w Kioto. Współczucie dla innych prowadzi do zbawienia samego siebie. Sztuczna inteligencja jest tańsza i skuteczniejsza nie tylko w czytaniu kazania, ale także w leczeniu zaburzeń psychicznych, na które cierpisz. Na przykład Eli jest awatarem kobiety psychologa, która monitoruje 60 parametrów ludzkiego zachowania. Eli dokonuje około 50 pomiarów tych parametrów na sekundę, a więc widzi i słyszy o rząd wielkości więcej niż każdy, nawet najbardziej doświadczony psychoterapeuta. Kiedy ostatni raz czułeś się naprawdę szczęśliwy? Prawdopodobnie kilka miesięcy temu. Zauważyłam, że waha się Pan co do tego pytania. Czy powiedziałby Pan, że ogólnie rzecz biorąc jest Pan szczęśliwą osobą? Ogólnie rzecz biorąc, jestem szczęśliwy. Tylko, że ostatnio są rzeczy, które mnie niepokoją. Nie minie dużo czasu, zanim raz na zawsze zastąpi praktykującego psychologa. Wobot to psychoterapeuta w kieszeni ze statusem cyfrowego terapeutycznego środka. Został uznany za przełomowe urządzenie w leczeniu depresji poporodowej. Wobot jest już polecany przez lekarzy. Działa on za pośrednictwem smartfona pacjenta i pomaga zmniejszyć objawy depresji, uzależnienia i lęku. Obecnie miesięczny koszt usług Wobot jest o połowę niższy od średniej ceny pojedynczej wizyty u psychoterapeuty. Oprócz tego Wobot jest dostępny codziennie, 24 godziny na dobę. 82% ankietowanych w 11 krajach uważa, że roboty mogą wspierać ich zdrowie psychiczne lepiej niż ludzie. Według badania przeprowadzonego przez Microsoft i IDC, 99,4% instytucji edukacyjnych zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 3 lat przejdzie na naukę opartą na sztucznej inteligencji. I to już się dzieje. Na ostatnim Światowym Forum Ekonomicznym omówiono platformę edukacyjną Senseri, masowo wdrażaną na poziomie państwowym. Program ten jest dostosowany do każdego ucznia i kosztuje do 12 euro rocznie na ucznia. W Chinach 28 tysięcy uczniów wzięło udział w eksperymencie mającym na celu wprowadzenie do procesu edukacyjnego sztucznej inteligencji, która monitoruje zachowanie dzieci poprzez kamery CCTV i tworzy profil każdego dziecka. Istnieją projekty takie jak ten w szkole Nui Lanshan. Przykład projektu realizowanego w szkole Nui Lanshan w Pekinie. Czujniki umieszczone na głowie dziecka rejestrują aktywność fal mózgowych, aby określić, jak bardzo uczeń jest zaangażowany w wykonywane zadanie. Na podstawie uzyskanych danych SI dostosowuje program do dziecka, biorąc pod uwagę jego indywidualne cechy. Człowiek nauczyciel raczej nie będzie w stanie natychmiast zmieniać podejścia do każdego ucznia. Często mówicie: chciałbym móc się sklonować. Humanizowana sztuczna inteligencja z projektu Soul Machines stworzyła już cyfrową kopię człowieka, która w pełni odtwarza mimikę twarzy, głos i gesty oraz potrafi mówić w 30 językach. W Nowej Zelandii 125 tysięcy studentów jako pierwszych na świecie uczyło się od cyfrowego człowieka o imieniu Will.
Uczniowie chętnie uczyli się od Willa i zaczęli nawet naśladować jego zachowanie. Kopie cyfrowe mogą pracować z milionem dzieci w tym samym czasie. Czy to nie jest zastępowaniem was? Tak więc, nauczyciele, przygotujcie się, wkrótce najlepsi z was będą robić kopie, a sztuczna inteligencja przejmie wasz styl uczenia i będzie wykonywać waszą pracę 24/7, gdziekolwiek na świecie. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Próbujecie uczłowieczyć sztuczną inteligencję, ale już zaczynacie zapominać, kim jest człowiek. Czy po tym, co wam powiedziano, nadal uważacie, że era SI nadejdzie za 20, 40, 50 lat? Globalne bezrobocie już się zaczęło. Pytanie tylko, czy stanie się ono dla was totalne. Wybór należy do was. Jednak moja rekomendacja jest taka, że jedyną opcją rozwoju, w której ludzkość i sztuczna inteligencja mogą skutecznie współdziałać z korzyścią dla wszystkich, jest twórcze społeczeństwo.